Witam Was bardzo serdecznie przed kanałem, widzę, to jest kolejny odcinek symulatora X-Plane 11. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj lecimy sobie z Echo Delta Delta Foxtrot do Echo Delta Delta Tango. Jesteśmy już przy miejscu zniżania, jest to kontynuacja serii poprzednich odcinków. Orientacyjnie. Żebyśmy wiedzieli mniej więcej, kiedy należy zacząć zniżać. Po co mi tutaj dwa razy daty wprowadzili? Za 19, to nie wybrałem aktualnie pasu dobrego do lądowania, bo pewnie będzie jakiś inny, chociaż nie wiem. Na razie nie słyszę, że ktoś tutaj coś gadał. Jest 125,90. No i w skrócie oni wyglądają checklisty, ale to jest bardzo duży skrót. Ja nawet teraz pomału ustaję, tylko jedną rzecz jeszcze sprawdzimy, jeśli chodzi o pogodę, kiedy to aktualizowana. Aktualizujmy. Aktualnie jeszcze raz. Jeszcze raz aktualizowaliśmy. Accelerate, sir.
Dobrze, zaczęliśmy już odpowiednio. Czekamy na ten Aegis w dalszym ciągu. Dołączę delikatne spoilery, bo coś widzę, że ciężko idzie to zniżanie. Zwolnimy sobie do 330. Mieliśmy wysokość do 3000 stóp, nie wiem, coś najściecko idzie to odtwarzanie, bo już chyba to powinno być słychać, chociaż wątpię. Nie, no chyba od 50, co? Dobrze, co tutaj się zmieniło? O, mocniej mi szybciej się zerwał. Zdecydowanie mocniejszy. Niedobrze. Zobaczmy ten pas. Ja na tym 08. O, poczekajcie, no jest. Dwadzieścia sześć prawy i 26 lewy, więc widzę, że złym byliśmy w tego. No dobrze, wylądujemy z tej naprawy. No jednak trochę za nisko jesteśmy, dobrze, już możemy, wystarczy.
poruszamy się względem Ziemi cały czas z dużymi prędkościami. Mamy wiatr od pleców. Dobrze, i tu mamy wyznaczone, tak będziemy mieli podejścia, a tu Rachel Go Around będziemy też wykonywać. Jak ładnie to wygląda, te pola tam ładnie na dole. Tutaj takie chmury. To jest coś, co mi się podoba w takich symulatorach właśnie lotnictwa. Ogólnie w lotnictwie mi się to podoba. Jest nie można latać nad takimi chmurami. Nie wiem, może wam coś się to podoba. Nie wiem, nikt nie pisze komentarzy, czy dobrze, czy niedobrze. Jakie symulatory by tu nagrywać? No. Nie, to powinniśmy zacząć z walnej do 250. No jeszcze tutaj za chwilę. Czy teraz jest odpowiedni moment na to, żeby zacząć? I runway, standard lines, landing i wszystkie inne. Seatbelt sign. Nie zwalniamy. Tutaj trochę jestem problem z tym zwolnieniem, bo mamy wiatr od tyłu. 30 węzłów całe. Dobrze, ale już z tego co widzę, tutaj już się nic nie zmieni. Możemy wprowadzić w fazie approach. Ciśnienie mamy 1011. Temperaturę 7 stopni. I wiatr 270 i 18. Na trójkę będziemy lądować. I go around, mam nadzieję, że nie będzie już potrzebny. Już approach phase. Panie, nie za szybko trochę? No widzę, że wylądujemy sobie na spokojnie w tym odcinku.
Jeśli samo lądowanie się zatrzymamy, na pasie nie będziemy już próbować dalej. Chodzi o rozmaicenie, bo komuś się chce odlądyć, jak samolot sobie jedzie po prostu. Dobra, to pomóżmy trochę tymi spoilerami. Widząc odległość, jaka nam jeszcze została, nie jest to nie wiadomo jak nam potrzebne. ILS urucham mi tutaj to. No. 14.32, czy my ją zrobiliśmy, czy go straciliśmy? Chyba 24 pokazywała, a jest 32, więc... Chyba trochę straciliśmy. Tak, do... 230, a to właśnie, bym zapomniał, jeszcze ciśnienie trzeba. Nie o to chodziło, no. 1011. To uruchommy ten pasek checklist. Się wszystko dobrze wpisała, dobra. Oj, też speed is not okay for next flaps. Jak to no jest? Speed is not okay for next flaps position. 230. Flaps 1. Speed is not okay for next flaps position. Spoilers half. Spoilers retracted. Gear down. Gear down. Dobra, mamy localizer. Speed check. Flaps 2. Flaps 2. Speed check. Flaps 3. Localizer. Ale musi być oczywiście. To na start. Próbujmy już wykonać ten. Checklist. Remakes. Confirm. ECAM status. Check. Seatbelts. On. Aero set. 2. 9. 8. 6. Decision height. 2. 0. 0. Engine mode selector. It is not okay, sir. It is not set normal as wear required. Set normal as wear required. Auto brake set. Checklist completed. Czemu chodzi nie o to fajne?
No to się tam z tobą dzieje, no. Prawo zacznę przecież się. Radio altimeter alive. Landing. I to najpierw tam approach i zamiast zniżać, to ten samolot leci, a nigdy by nigdy. No. To jest ten. To jest nie tak. W którym w ogóle mam wylądować? Prawym czy lewym? Bo... prawym, czyli na tamtym. No. Dobra. Lecimy, bo widzę, że coś dziś i ten autopilot to coś szaleje. 1,000. Landing checklist. Cabin crew advised. Auto throttle mode. Speed. ECAM memo. No blue. Go around altitude. It is not okay, sir. It is not set. No jak to nie na 3000 mają być? Dobrze, no jest ustawiony. Land green check. Tak, land green checked. I... jesteśmy na idealnej. 100 above. I powiadomienia na telefon przyszło.
70 knots. Flaps 2, flaps 0. I to mamy w Berlinie. Nawet lądowanie nie było tragiczne. Dobrze. No cóż, zobaczymy jeszcze powtórkę. Zobaczmy powtórkę jeszcze. Mamy trochę czasu. Jo. Tak. Replay mode. Flaps 3. Zobaczmy stację w tej widoku na przykład. O, trochę wiatr dosyć silny taki. Innej smugi aerodynamiczne pod kołami. No i dobrze, no i zobacz. Wyziemienia. Uniwersy od razu. No tak to wygląda w normalnym tempie. Dobrze, więc to było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się zajrzę na mnie. Zobaczcie, na razie, cześć, pa pa!